Henryk Bista. Właściwie nie wiem, jak powinnam zacząć tę audycję, bo tak trudno mówić o nim w czasie przeszłym. 15 października na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy go na zawsze. Był. Był wspaniałym aktorem i wspaniałym człowiekiem. Żegnaliśmy go z nieutulonym żalem. W dzisiejszej audycji żegnają Henryka jeszcze raz jego teatralni koledzy. Olga Sawicka, Maciej Englert, Maciej Prus, Marcin Troński i Zbigniew Zapasiewicz. Był to aktor wspaniały, ale aktor jak gdyby drugiego planu. I myślę, że na tym polegała jego wielkość, że nawet jeżeli nie grał ról głównych, tytułowych, to on zawsze był. Ja mam takie wrażenie, że jak słyszę, że o Henryku się mówi, że to był aktor drugiego planu, to zawsze się dziwię i robię duże oczy, ponieważ dla mnie on był aktorem pierwszego planu, bo on z nieprowadzących ról tak zwanych robił wspaniałe role, które się eksponowały do przodu, które wychodziły dzięki jego aktorstwu do przodu. Wypełniał wspaniale zupełnie tę swoją przestrzeń aktorską, którą dostawał w sztuce do grania i dlatego po prostu to był dobry aktor, a nie drugiego czy tam pierwszego tak planu. Tak właśnie mówią niestety teraz. Tak, bo to w tym nie ma nic niestety. Było bardzo wielu aktorów w historii teatru polskiego, wielkich, których specjalnością była konstrukcja roli małej, konstrukcja epizodu. Przedstawienie wtedy jest wartościowe, prowadzące role wtedy są wartościowe, kiedy jest zbudowany wokół świat przez innych aktorów, którzy nie są eksponowani być może dla widza, ale którzy spełniają równie ważną rolę i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ola ma rację, bardzo dobrym aktorem. No, że tak się złożyło, że grał mniej, ale jak to, na Awe Wybrzeżu? Kto grał Gustawa Konrada w Dziadach Maćka Prusa? A kto grał Mefistofelesa w Samuelu Zborowskim w reżyserii Hebanowskiego? No, Heniek Bista, ja już w tej chwili nie pamiętam wszystkich jego ról na gorąco, ale przecież masę grał. Rzeczywiście w Warszawie w Teatrze Współczesnym. Teatrze, który jest teatrem zespołowym, czy próbuje w dalszym ciągu ratować te podstawowe wartości teatru zespołowego. Akurat się tak złożyło, no, że, tym bardziej jakby że jego... nie grał ról może tytułowych, czy wiodących, a grał role równorzędne. Ale odczujemy bardzo w związku z tym brak jego osoby, ponieważ on był tym, co jest tkanką teatru, czyli aktorem, który może zagrać we wszystkim w szerokim amplua. Dzisiaj, kiedy jest wołanie teatru. Części przynajmniej naszego środowiska, które jeszcze próbuje ratować wartości podstawowe, próbujemy wydać siebie rozpaczliwy krzyk o to, żeby ten zawód wrócił w sensie etycznym, w sensie moralnym, z powrotem na właściwe miejsce, że nie to jest ważne, co jest obiegowe, co jest zdawkowe, co jest złożone z pisemek humorystycznych lub bardziej lub mniej, tylko że to jest rodzaj filozofii życia, którą uprawia aktor. Heniek, myślę, należał do tego gatunku ludzi. Ja Henryka Bistę zobaczyłem na festiwalu w Toruniu. To był taki festiwal ziem północnych, gdzie Hebanowski przywiózł przedstawienie Samuela Zborowskiego. I tam mówił niebywałą zupełnie polszczyzną, dykcją. Zakochałem się w jego aktorstwie i w jego możliwościach. Później przyjechał tutaj w inscenizacji Prusa z Dziadami, grał Gustawa Konrada. To była jego duża rola, mimo że niezwykle trudna, bo on właściwie nie powinien grać Gustawa Konrada, ale podołał właśnie swoją niesłychaną techniką mówienia i wrażliwością w ogóle na wiersz romantyczny. Był aktorem poważnym, nie? To znaczy on niezwykle poważnie traktował wszystko to, co robił. Teatr, siebie w teatrze, aktorstwo. I nie utracił tej strasznie ważnej dla aktora wewnętrznej potrzeby porozumiewania się z widzem jako rzeczy głównej i zasadniczej. Nie pracował dla historii, pracował co wieczór dla tej widowni, która przychodzi do teatru. Ponieważ poważnie traktował coś, co jest z gruntu rzeczy nie za bardzo poważne, teatr nie jest tak strasznie poważny, to z tego wynikało bardzo wiele różnych rzeczy, a mianowicie
pewnego fenomenu, nie umiałbym znaleźć drugiego aktora, który uzyskał to, co uzyskał Henryk Bista. Ale jednocześnie też był niezwykle człowiekiem skromnym i pokornym, nie miał żadnych gwiazdorskich fochów. W związku z czym też przyjmował role nieduże w teatrze i bardzo wiele z tych niewielkich ról zaistniało w teatrze jako rzeczy istotne i ważne. Trudno o Henryku mówić, że był, bo myślę, że on jest i on długo będzie z nami. Z Henrykiem się zetknąłem już jako bardzo młody chłopak, kiedy przeprowadziłem się do Sopotu z mamą i z Andrzejem Szalawskim. W 65 roku miałem 11 lat wtedy, ale tak naprawdę kariera Henryka zaczęła się od Jagona w Otellu i zagrał go tak wspaniale. Pamiętam do dzisiaj, zagrał tak lisiego, tak przebiegłego, tak mądrego człowieka. To rzeczywiście pamiętam te role do dzisiaj. Potem się posypały następne propozycje. On zaczął grać po prostu, ciągnąć bardzo duże role. Zagrał przecież i Łopachina w Wiśniowym Sadzie. Zagrał w końcu w Dziadach u Maćka Prusa dosyć ryzykownie Konrada, bo był już w wieku pokonradowskim, prawda? Henryk pokazał, że można, że ten ładunek on w sobie nosił i we wspaniałym momencie mógł wybuchnąć właśnie w tych Dziadach. Tak, to prawda, że Bista od wyobrażenia o bohaterze romantycznym bardzo mocno odbiega i ma z nim niewiele wspólnego. Ale dlaczego zdecydowałem się na Bistę? Ponieważ uważam, że Dziady, w których jest ten olbrzymi wątek osobisty, wątek dojrzewania bohatera romantycznego, ale ten wątek, czyli jak to jest w podziale Mickiewicza, czwarta część Dziadów, może być różnie interpretowany. Może to się dziać na naszych oczach, to przeobrażenie, to przerodzenie się Gustawa w Konrada. Ale również można zrobić założenie, że my na Dziady patrzymy z punktu widzenia Konrada. A więc cała część czwarta, czyli ten wątek osobisty, może być kolejnym wspomnieniem, które nam demonstruje Konrad. Wobec tego Konrad może być już człowiekiem dojrzałym i w takim układzie, w takim pomyśle uważam, że Bista tę rolę mógł grać. Ale to nie było najważniejsze. Najważniejszym faktem były olbrzymie umiejętności Bisty, bo część naczelna i najważniejsza Dziadów, to znaczy wielka improwizacja, jest chyba kluczem do zrozumienia pewnych postaw. I nie wydaje mi się, żeby w Polsce było wielu aktorów, którzy by byli w stanie nieskreśloną, pełną wielką improwizację przekazać ludziom myśl, przede wszystkim myśl tej wielkiej improwizacji. On pracował bardzo dużo. On bardzo dużo grał przecież w kinie, czyli działalność jego pozateatralna była bardzo bogata, dużo pracował w telewizji, ale to nie zmieniało faktu, robimy to wszyscy w mniejszym czy większym procencie, no, ale jego istotą zawodową, tym co naprawdę uważał za ważne, był teatr w oczywisty sposób. On był po prostu kością zawodu, czymś takim podstawowym. Był człowiek, który był moim kolegą o rok młodszym w okresie studiów, był rok niżej, mimo że jesteśmy w tym samym wieku. To był jeden z niewielu ludzi, którzy w istotny sposób pamiętali to, czego ich uczono. On mógł mieć na to krytyczne dzisiaj spojrzenie, to naturalne. Ale znał. On pamiętał swoich profesorów, odwoływał się do Jacka Woszczerowicza, do Jana Kreczmara, do Stanisławy Perzanowskiej. To był człowiek wrośnięty korzeniami, z pełną świadomością tego, z czego wyszedł i to w sobie rozwijał. Także to jest luka niepowetowana, że to są ludzie, którzy gdy odchodzą, pozostawiają po sobie miejsce nie do zapełnienia. I jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, o czym mówiliśmy we wcześniejszych naszych rozmowach, że Henryk Bista był wyjątkowym profesjonalistą. Henryk miał wejść w ostatni spektakl w Teatrze Współczesnym Adwokat i Róży Szaliackiego. Próbował. I właściwie do ostatniej chwili, kiedy już się bardzo źle czuł, to przychodził jeszcze na próby. Tak, dlatego że on, jak się teraz dopiero okazało, w sposób prawdziwie męski, dojrzały, chronił informacje o swojej straszliwej chorobie.
przed najbliższymi prawdopodobnie, a w każdym razie przed nami wszystkimi, próbował zachować się jak człowiek doraźnie chory, czym zmylił częściowo nasz pogląd na tę sprawę. Myśmy nie byli świadomi, że to jest choroba tak ciężka, grożąca tak straszliwą konsekwencją. Więc mogliśmy się czegoś domyślać, ale nie mieliśmy prawa w to ingerować. A potem, jak się okazało, był to jego wybór, że on będzie do końca próbował utrzymać wszystkie więzi łączące go z życiem zawodowym. Przecież on ze szpitala się zwalniał na przedstawienia. Tak. Czyli jakby przed sobą samym konstruował, że pomagał sobie. Prawdopodobnie tego się nie dowiemy w ten sposób. I w istocie była taka sytuacja, że próbował w sztuce Adwokat i Róże, którą reżyserowałem, w pewnym momencie, nie zdając sobie sprawy w pełni z jego stanu zdrowia, zdecydowaliśmy z dyrektorem, że mimo wszystko jest on człowiekiem chorym, prawdopodobnie grozić mu będzie co najmniej sanatorium. No i uzgodniliśmy we trzech, że jednak on z tej roli zrezygnuje. Do samego końca nie chciał z tego zrezygnować, dlatego nikt nie wiedział po prostu o jego chorobie, włącznie z jego żoną, która do końca nie wiedziała naprawdę, co było. W Teatrze Współczesnym spotykaliśmy się w Miłości na Krymie. To było bardzo niedawno, to był 22, 3 i 4 września, kiedy Henryk przyjeżdżał ze szpitala z zabandażowanymi rękami, gdzie miał wenflony powkuwane. I grał, schodził bardzo zmęczony. To było widać, że to go bardzo dużo kosztowało, ponieważ był bardzo szczupły i miał olbrzymią temperaturę. W związku z tym ten wysiłek, który on pokonywał, był tytaniczny. Ale był uśmiechnięty, żartował w garderobie i kiedy gasły światła w teatrze, on wracał do szpitala. Sam Henryk mówił, kiedy przyszedł na przepustkę ze szpitala, powiedział, że po przedstawieniu, kiedy wrócił do szpitala, wrócił w tak dobrym psychicznie stanie, że lekarz powiedział: świetnie pana widzę, pan się świetnie czuje, bo jego teatr trzymał przy życiu. Jeżeli się coś kocha, to coś trzyma. A on był człowiekiem, który na pewno teatr szanował i kochał. Henryk Bista kochał ludzi i to było wyraźnie widać w jego rolach. I on nawet jak grał role negatywne, bo często bardzo mu powierzali takie role, to on umiał obronić. No, ale na tym polega dobre aktorstwo. No, ale w ogóle kochał ludzi. Że się lubi człowieka, lubi się nad nim pochylić. Henryk w ogóle był człowiekiem o charakterze dosyć zamkniętym. On żył może dlatego, że głównie jego przyjaciele byli skoncentrowani wokół Wybrzeża, bo on tam przecież część swojego życia. Dopiero w Warszawie 6 lat. Znaczy on znał kolegów warszawskich. Ale wtopił dobrze. Się jednak w to środowisko. Tak, bo on jakby stale był uważany, że na Wybrzeżu on jest jakby nie na swoim miejscu, chociaż tam zdaje się kilkadziesiąt lat przepracował. Więc Henryk był tak zawsze uważany, że tak, on tu jest, on bywał, przychodził tu na przedstawienia zawsze w Warszawie, oglądał, zawsze nas odwiedzał, także to nie był jakiś człowiek taki. Ale ja mówię o jego charakterze, to był człowiek raczej introwertyczny, pozornie może taki w kontakcie trudny. Nie odnosiłam takiego wrażenia. Nie, też nie miałam Na pewno całą swoją, że powiem, ludzką stronę miał zwróconą, zdaje się, ku swojej żonie, ku swojemu domowi. To było bardzo widoczne, bo on był cały głową w tamtym i tak cudownie zawsze i wspaniale mówił o swojej żonie. I widać było, że są ze sobą związani w sposób niezwykły, więc to było na pewno, dla nas była może jego mniejsza na pewno cząstka, dla nas jego kolegów, czy dla jego przyjaciół. Ale ja nie mówię tego jako złego, bo ja to rozumiem, ten typ postawy, szczególnie u dobrego aktora, to jest bardzo często. Dawał z siebie bardzo dużo ciepła, dużo mądrości. Henryk wszędzie przemycał, to znaczy jest pewna taka bariera, której pewnie człowiek nie potrafi pokonać. Jeżeli ma w sobie, nosi się dobroć i ciepło, to zawsze gdzieś z człowieka wyjdzie. Zawsze na scenie gdzieś ten ułamek sekundy widz może to odebrać. I to ciepło, i ten uśmiech, ten optymizm wewnętrzny. W najbardziej szkaradnych postaciach. Przecież jego Hitler był przesympatycznym człowiekiem. Naprawdę. Naprawdę, to była fantastyczna jego rola.
gdzie zagrać potwora, takiego potwora, którego zna cały świat. Zna go z filmów, zna go z dokumentów, zna z tego, co zrobił na tym świecie. Zagrać go jest pierwsza rzecz, wielka odwaga, a poza tym starać się go zrozumieć. Henryk, wydaje mi się, w ogóle zaczynał pracę od zrozumienia postaci. To jest rzeczą najważniejszą chyba w aktorstwie i najmniej cenioną dzisiaj. Starać się usprawiedliwić, ale to nie znaczy usprawiedliwić, że to postępowanie było słuszne, tylko starać się usprawiedliwić, dlaczego ten człowiek postępował tak, a nie inaczej. Jakim on był naprawdę. Kiedy myślę o tym, że właśnie zostawiamy po sobie jakieś niezakończone rzeczy, że jak się okazuje, żałujemy, że ktoś czegoś nie zrobił, że czegoś nie zobaczymy, to myślę sobie, że śmierć jest oczywiście banalna, bo spotyka każdego, nie ma o czym mówić, natomiast naprawdę jest coś w sformułowaniu, że śpieszmy się kochać ludzi, bo szybko odchodzą i cieszmy się, jak pracują z nami, jak oddają nam swój czas, jak tworzą coś, po to, żeby ten żal, kiedy odejdą, że im się nie dało tej możliwości robienia czegoś, był mniejszy. Bo przychodzi taki moment i właśnie i szkoda, że tego, że tamtego nie zrobił, że zrobiło mu się taką przykrość, inną przykrość, a można było tego uniknąć przecież. Notatnik kulturalny. Wakacje dla znanego aktora, Henryk Bista. Pracowity miniony sezon. Chyba nie spodziewał się pan, że będzie on aż tak pracowity. Rzeczywiście sporo zajęć i w teatrze, i poza teatrem. W teatrze dwie premiery, Rozbity dzban i później Sami porządni ludzie. W międzyczasie film Białe małżeństwo. Według Różewicza, o reżyserii Magdy Łazarkiewicz. I jeszcze film, taki paradokument robiony przez Niemców o Bruno Schulzu. Robiony w Polsce i w Drohobyczu, to znaczy tam, gdzie Bruno Schulz żył. I zasłużone wakacje długie będą? Wakacje długie, dwumiesięczne, no zaczęły się pracowicie, że tak powiem. Filmem Mała Apokalipsa. Costa Gavras, francuski reżyser, realizował w Paryżu, później w Warszawie, a ostatni tydzień w Rzymie. Film według właśnie Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego. Moje wszystkie zdjęcia wypadły właśnie na Rzym. Właśnie wróciłem z Rzymu. Piekło. To co mogę powiedzieć, bo to były akurat sceny uliczne, kręcone w pełnym słońcu, przy pełnej temperaturze 33-34 stopnie w Rzymie. Powiedział pan, że zaczęły się wakacje pracowicie, czyli nie będzie urlopu? Zaczęły się pracowicie, ale teraz się zaczyna tak zwany wspaniały urlop, to znaczy od jutrzejszego dnia. Wyjeżdżamy z małżonką do Sopotu, bo będziemy w Sopocie tydzień, po czym wyjeżdżamy na dosyć dłuższy okres czasu do Drużby, do Bułgarii. Taka miejscowość, którą bardzo kocham i gdzie ja świetnie odpoczywam. Kąpiele siarkowe, które szalenie wzmacniają organizm, co też jest szalenie ważne, bo trzeba nabyć trochę kondycji na następny sezon. I później jest pewna propozycja filmowa, którą powinienem zrobić w trakcie wakacji, ale nie jestem na nią zdecydowany i prawdopodobnie z niej zrezygnuję. Dlatego, że jeszcze bardzo chcę wyjechać na taki dwutygodniowy kurs języka niemieckiego, ponieważ ja znam niemiecki, ale jest to taki kurs po prostu dla zaawansowanych. Bardzo taki intensywny, ale szalenie przydatny, jeżeli człowiek chce tym językiem operować w pracy, że tak powiem, w filmie czy gdzie indziej. Czyli widzę, że te dwa miesiące to ten odpoczynek, tylko drużba. Nie, no przede wszystkim pierwszy tydzień Sopotu, to już jest wspaniały odpoczynek, później będzie drużba, później jeszcze będziemy tydzień w Sopocie po drużbie, także wszystkie kąty wybrzeżowe zwiedzimy, posiedzimy trochę w dębkach nad morzem, pewnie 2-3-4 dni. I później prawdopodobnie, jeżeli nie zdecyduję się na propozycję filmową, a żona mnie namawia, żeby zrezygnować, a raczej pojechać na ten kurs, który jest też pewnym relaksem, to znaczy jest i odpoczynkiem, a jednocześnie i jak gdyby można po prostu poszerzyć swoje umiejętności, wiadomości językowe, umiejętności operowania językiem. Kurs jest w Niemczech, też nad Bałtykiem, na wysokości Lübecki, Weißenhaus. I na to, żeby zobaczyć pana na scenie, musimy czekać do połowy września. Tak, ja rozpoczynam sezon 15 września, Rozbitym dzbanem, w reżyserii, jak pani wiadomo, dyrektora Macieja Englerta, w przeznakomitej obsadzie, który się wspaniale czuje.
rewelacyjnie. Bardzo lubię ten spektakl, lubię grać ten spektakl. Myślę, że publiczność go też bardzo życzliwie i sympatycznie przyjmuje. A sami porządni ludzie? Jeżeli dobrze w tej chwili pamiętam, to są pierwsze 4 spektakle Rozbity dzban, a później Sami porządni ludzie. Spektakl w reżyserii Kazimierza Kuca, równie myślę znakomity, też przy sporej frekwencji. No byliśmy nawet zaskoczeni tuż przed urlopem, że była tak spora frekwencja, bo to już właściwie sezon był taki ogórkowy. Także liczymy na wrześniową, dużą, ogromną frekwencję. Ja też na to liczę, bo cieszę się, gdy w teatrach pełno i gdy jednak doceniamy to, co się dzieje tam na scenie. Muszę pani powiedzieć, że to jest szalenie dla nas aktorów ważne. W momencie, kiedy mamy tą świadomość, że jest pełna widownia, chęć do grania jest zawsze ta sama. Czy jest mniejsza widownia, czy jest większa widownia, ale lepsze jest samopoczucie. Z tym, że z drugiej strony trzeba powiedzieć, że na przykład jeżeli są, załóżmy w tym okresie tuż przed urlopowym, kiedy nie były te widownie pełne, powiedzmy 3/4 widowni, czy nawet zdarzało się, że pół widowni tylko, to muszę powiedzieć, że jest to ogromna frajda grania takiego spektaklu, dlatego że jest świadomość, że przyszli ci, którzy naprawdę chcą ten spektakl zobaczyć. Dziękuję bardzo za to krótkie przed urlopem spotkanie ze znanym aktorem, panem Henrykiem Bistą. Rozmawiała Ewa Hajnek.